przez najbliższe 3 dni będzie nam towarzyszył psalm 47. Psalm uwielbienia Pana Boga. Psalm przypomnienia sobie, że my jako stworzenie chcemy właśnie Go uwielbiać. Stworzenie w najszerszym Jego zakresie. Dlatego refren psalmu brzmi: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Całej. Całej. A potem dołączymy, czy psalmista dołączy tekst wyjaśniający, czy zachęcający, aby wszystkie narody właśnie uwielbiały Pana. Wszystkie narody. Nam dzisiaj się wydaje, że przecież nie wszyscy sobie jeszcze uzmysłowili, czy nie wszyscy, nie do wszystkich dotarła wiara w to, że Bóg jest stwórcą całej ziemi, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem całego świata, wszystkich ludzi, całego kosmosu. W tym wszystkim zawiera się piękna myśl wynikająca z tego psalmu. Oczywiście zachęcająca nas do ewangelizacji, do pójścia, aby wszystkie narody, wszyscy ludzie rzeczywiście poznali Pana Jezusa, ale jednocześnie ten psalm stawia nas w postawie wielkiej pokory, która polega, czy której wynikiem powinno być zaakceptowanie Bożego harmonogramu objawienia się Stwórcy i Zbawiciela i Uświęciciela całej ludzkości. Tyle lat minęło, tyle pracy chrześcijanie już wykonali, aby tyle wysiłku włożyli, aby Jezus Chrystus był znany wszystkim i jeszcze przed nami. Tyle pracy, tak daleka droga. Obyśmy nie ustawali.